Hej, hej, dzień dobry, dzielni detektywi. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Sherlocka Holmesa. I nadal jesteśmy w trakcie wykonywania zadania, czy tam sprawy, pozłacana klatka, w której to, no, mamy przypuszczenia na razie, że to słoń uciekł i zabił swojego właściciela. Także, no, mamy parę nowych tropów, o które moglibyśmy zapytać prawdopodobnie... plan budowy łaźni z kości słoniowej i bardzo możliwe, że możemy spytać o to jego córkę, tak naprawdę. A później pójdziemy do klubu jachtowego. Ale zanim, chciałem serdecznie podziękować, słuchajcie, wszystkim moim wspierającym mój kanał YouTube, którzy dobrowolnie z miesiąca na miesiąc wspierają to, co robię i dokładają troszeczkę swoją cegiełkę. Także dziękuję wam, kochani, bardzo gorąco za to, co robicie. Bardzo mi miło, kłaniam się bardzo nisko. Serdeczna piątka. No i mam nadzieję oczywiście, że was nie zawiodę i że będzie wam się podobać jak najdłużej to, co robię. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego zacnego grona wspierających, to serdecznie zachęcam do zainteresowania się przyciskiem wesprzyj pod filmami czy też na kanale. A my tymczasem lecimy, słuchajcie, lecimy do tej córki, która jest tutaj obok tak naprawdę w pokoju, jak pamiętacie, i być może zapytamy właśnie o tę, o tą łaźnię. O te łaźnie, tutaj jest. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Okej, okay, jeszcze coś. Flakonik perfum. Wyryto głowę słonia obrzydliwe. And, jeszcze to. Which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Czy to są mocz? Oh, that. It's elephant sweat. A, pot słonia. Father believed that it might replace traditional amber grease. Well, that's true entrepreneur spirit. Fuj! Zebrano kluczowe dowody, ale czy zebrano zebrano wszystkie dowody, ale w sprawie... Czekajcie, czekajcie. Plan budowy łaźni z kości słoniowej. To można by było prawdopodobnie... I Morgan wyjaśniła, że Arthur Swift to wspólnik pana Gildena w interesach. Pracowali razem przy projekcie w dzielnicy Old City. Nie wie ona nic więcej, ale powiedziała mi, że ten projekt wiązał się z ogromną ilością papierkowej roboty, więc gdzieś można znaleźć o tym jakieś informacje. No dobra, ale mamy też zdjęcie i Morgan. Czyli musielibyśmy pójść bardzo możliwe, że do... Cordona Chronicles, nie? Dobra, czy mamy coś w pozłacanej klatce? Katusze ze skutkiem śmiertelnym, uszkodzona szopa i koniec spółki. Usunął Artura Swifta z ich wspólnego planu dotyczącego ziemi w Old City, po czym rozwiązał ich spółkę. Możliwe, że wszystkie dowody zebrano w tym konkretnie miejscu, więc nie ma sensu tutaj jakoś wielce więcej... wyszukiwać, tak? I tu jest ten klub żeglarski, dobra. Tu jest ten klub żeglarski, więc polećmy sobie tutaj. Tak, tam są jakieś żaglówki. A przy okazji, czy mają panie coś nowego do kupienia? Sorry, I have nothing to offer. Nic nie masz nowego, tak? A ty? Sorry, też nie masz nic nowego w ofercie. No dobrze. No to lecimy dalej. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. I co? Aha, mamy popytać ludzi, bo są, jest taka ikona właśnie rozpoznania środowiskowego, powiedzmy. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Członkowie klubu żeglarskiego wspomnieli, że Paul opuścił jedną z regat i nikt go od rana nie widział. Być może przebywa on w swoim pokoju w warsztacie na południe od klubu żeglarskiego. Zobaczmy. Pozłacana klatka. To. No dobra.
Na południe od klubu żeglarskiego. No to musi być to chyba, nie? Kobietom wstęp wzbroniony. Zakaz palenia w warsztacie. Proszę sprzątać po sobie. Wstęp do klubu tylko w suchych butach. Proszę nie dotykać jachtów, które nie są wasze. Osoby łamiące zasady będą karane grzywnami oraz wykluczeniem z klubu. Czemu kobietom wstęp wzbroniony tak by the way? Klub żeglarski. Dobra. A tutaj nawet robią, kurde, te żaglówki. Hej. Ja nic nie chcę mówić, ale jest tutaj ta mąka i to nie jedna. Coś mi się wydaje, że tu będzie jakaś bitka. Bo kojarzycie, że... What the hell? Co ty robisz? Whirlpool. To jak te świeże warstwa lakieru, puszka. Whirlpool jak te, jak no, pralki, nie? Storage. Tu jest Whirlpool. Też na tablicy. Mamy coś tutaj jeszcze po tej stronie do sprawdzenia. Tu coś jest. Bloodied bandages. Someone being hurt. Someone is being... Where would a champion hide a key? Okej, sprawdźmy to. Obecnie pusta, pęknięcie we framudze. Proszę, proszę. Czyli tutaj nyc. O, tu coś jest. Często używana pełno tu gwoździ. Tu jest też Whirlpool. Lekko przekrzywione, niedawno przesunięte. No przecież to odstaje, jak z tyłu klucz jest. No co oni to? I to jest chyba do tego, prawda? Aha. No dobra, a czy mamy coś innego tutaj? Nie. No dobrze, no to sprawdźmy, co my tutaj mamy. Po pierwsze... To earn big, you have to spend big. Too expensive. Okej, okay. A co to jest? Poczytajmy czyjąś korespondencję. Ty tępy, mokrostopy palancie. Myślisz, że możesz przystać się jak pijawka do mojej rodziny i wysysać z nas wszystko, co zdołasz? Kraść moje pieniądze, wykorzystywać moją córkę, koniec z tym. Twoja kariera dzisiaj się skończy. Dam ci jeszcze jedno ostatnie ostrzeżenie. Jeśli nie będziesz współpracował, wylądujesz na głębokich wodach. Gilden. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. No proszę, proszę, faktycznie groźby w w kopercie. Zakłady bukmacherskie z tego co widzę, nie? Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. I dodatkowe chyba kupony. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Dobra, coś z tego wynika w ogóle? Narzędzia. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Dwóch brakuje, ja chciałem powiedzieć tylko. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. Czyli ktoś tutaj miał dużo pieniędzy i uczył się na temat żeglarstwa. Tak? Z tego może wynikać. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Dobra, co mamy nowego? Groźby w kopercie. Pudełko w pokoju z plakietką Whirlpool znalazłem pudełko strzałek w doskonałym stanie. I podejrzany liścik.
Nie możesz się wycofać z naszego układu, nie możesz od tak ze wszystkim skończyć, gdy przyjdzie ochota. Masz nam dostarczyć świeże liście do naszej herbatki. Jeśli masz pytania, chłopcy będą cię obserwować podczas regat. Ktoś tutaj chyba był obserwowany. No i jakieś tutaj chyba narkołyki wchodzą w grę. Uszkodzona szopa, koniec spółki. Theodore groził Paulowi. No to się raczej, kurde, nie ten. Nie łączy. Dobra. Podejrzany liścik. No i tutaj ten podejrzany liścik. A czy tutaj mogę... Aha, czyli... Czekaj. A tu mogę wejść? No tu nie mogę wejść, tylko tam mogę wejść. Czyli do storage mogę wejść, okej. No i co my tutaj mamy? Foghorn to navigate and warn others at sea. It should have a warning to cover your ears. Do tego jeszcze. Czy to nie jest. Tak. To jest kolejna część tej książki. Okay. I sprawdźmy jeszcze to. Puszka na herbaty kompletnie czysta. Mąka. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Okej, dwa nowe materiały dowodowe mamy. Coś tu, kurde, było na rzeczy. W magazynie znalazłem dowody na to, że Paul jest zamieszany w nielegalną działalność na rzecz gangów. Przemyca dla nich substancje psychotropowe na swoim jachcie. O, proszę. Proszę, proszę. Boy, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean. I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Znajomym pana Gildena? I am a friend of Theodore Gildon. My name is Sherlock Holmes. I need a few words from you about... Get out of here. I'm not joking. Leave this place before you have cause to regret it. I will use force. Do the police still throw people in prison for smuggling? Oh yes, with you helpless and handcuffed, I'd learn a few more secrets. We don't need to compete with our egos now, surely. Oh, no. I'd rather you tell me something more, so that I might have more reasons to punch you out. No dobra, przyjrzyjmy się. Co prawda można było pójść albo w tym kierunku, że przyznajmy się do Gildena, albo właśnie do Imogen, prawda? No dobra, co my tutaj mamy? Brak widocznego jabłka Adama. Kobieta. A powiem wam, że kurde, słysząc ten głos, mimo wszystko, też właśnie mi się tak wydawało, że coś jest nie tak. Spuchnięty łokieć, ślad po mocnym uderzeniu. Obandażowana ręka, zemsta bądź wypadek. Szerokie biodra i uda, rozwinięte kobiece ciało. Paul Perks jest kobietą, która przebiera się za mężczyznę, aby zdobyć wyższą pozycję społeczną. Korzysta z przywilejów danych mężczyznom, aby osiągać swoje osobiste cele. Wykorzystuje ona swoją karierę żeglarską jako przykrywkę do przemytu towarów dla różnych gangów na kordonie. Rana na jej ramieniu jest odzwierciedleniem tego, jak niebezpieczne potrafi być takie życie. Pomimo swojej nieustraszonej fasady, często ląduje ona w tarapatach poprzez koneksję ze świadkiem przestępczym. Pomimo wszystkiego zapracowała sobie na miejsce w tamtych kręgach jako Paul. Nie widzę powodu, dla którego miałbym komukolwiek wyjawić o niej prawdę. Albo profesjonalna żeglarka.
Całą swoją energię inwestuje ona w żeglarstwo, mimo iż to niebezpieczny sport, w którym czasem łatwo obrażenia, siniaki i rana na ręce są dla niej niczym medale za odwagę w jej wymagającej dyscyplinę. Jest nieustraszoną żeglarką i nie podda się nawet, jeśli sporo ją to kosztuje. Taki jest przywilej mężczyzny, a ja nie widzę powodu, dla którego miałbym komukolwiek wywierać. Nie, coś mi się wydaje, że zajmuje się przemytem. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Dobra, no to mamy przypał. Trzech typa, tak? Dobra, jeden out. Cyk. No more crime for you until next month. Oh wow. Au. Dobra, musimy go jakoś inaczej załatwić. A ja wiem dlaczego. O właśnie. W ten sposób. Miał ochronę. Jeszcze ktoś? O kurde. Przeładowanko. Not that easy. Dodge this. Trying to knock this guy out. I am invincible. I am invincible, yeah? Proszę bardzo. Ten nie jest invincible. Au. It's all yours now. Go for it. Mam cię. Don't cry. Takie to strzelanie. No nie mówcie mi, że ktoś jeszcze tutaj włazi. Time to knock this guy. Weaken him first. O! Dobra. Ty, za dużo ich tu. No kurde, chyba będę musiał ich pozabijać, no. No, we are against murder, but... It's not that easy, jak tu jest tyle. I'm coming for you. No jednego czasami można zabić, nie? Tak dla przykładu. Dobra, dam się. To są i tak bandziory, nie? Siu, paga, dużo ich tu było. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Nowy wpis w pamiętniku Johna. Podejrzewam, że John jest przeciwko temu, że zabiłem kogoś, nie? Znalazłem miejsce, w którym znajduje, w którym pracuje Paul Perks. Zaatakowali mnie przestępcy, którzy szukali Paula. Jest mi on winien wyjaśnienia. No tylko pytanie, gdzie ja go teraz znajdę?
Polno ma na łokciu siniaka. Mogła doznać obrażeń w wyniku upadku, tak. Tak. Rana na łokciu pole może być rezultatem upadku na szopę Theodora Gildena. Uszkodzona szopa, koniec spółki. No dobra, tylko pytanie, gdzie ja znajdę teraz tego... Paula. Może go jeszcze gdzieś tutaj doścignę. Gdzie się może gdzie poszedł? Familiar to you? I can't help you with that, sir. Chociaż ja nie wiem, czy... Czekajcie. Może byśmy skumali jeszcze te dwa pokoje, bo być może gdzieś tutaj się schował. A w zasadzie schowała. Jest! No tak. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then, don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Alibi na poranek? What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gildan is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. O proszę. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gildan and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Przedstaw dowody, dobra. No to tak, warsztat klubu żeglarskiego nie. Portret postaci też nie. O, podejrzany liścik na pewno. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last man gear from a poor family. No dobra, co mamy dalej? Trylogia to nie... Pudełko strzałek. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried. But I have wondered. Dobra, co mamy dalej? Groźby w kopercie. It seems as though Theodore Gildan hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture.
He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Pytanie, czy Imogen o tym wiedziała w zasadzie, nie? Ale no chyba tak. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Dobra, co jeszcze? Flakonik, perfum, podejrzane zwierzę, ślady przy szopie, spakowane torby. Flakonik, perfum raczej nie. Budowa łaźni, może coś o tym wie? A. Swift, are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gildon. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gildon was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that Cortona has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Jeszcze coś. Spakowane torby. No pytanie, czy chcieli wyjechać. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gildon died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we plan to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Okej, okay, jeszcze coś. Ślady przy szopie. To jeszcze możemy zapytać, czy to właśnie był on. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Jeszcze coś. Podejrzane zwierzę. A może zeznanie Imogen się odnieśmy, nie? No to podejrzane zwierzę. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Jeszcze coś, proszę, proszę. I don't know what you're suggesting. I don't know what this means. Between trylogię, yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures, why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Dobra, aż 7 materiału dowodowego. Damn. O 7 rzeczach chyba z nim pogadaliśmy, nie? No dobra, no to jedyną ścieżką, którą teraz możemy podjąć, jest plan właśnie budowy łaźni z kości słoniowej i dotarcie do tego A. Swift. Prawda? Pałac pamięci. Wybierz jedną wskazówkę, połącz z odpowiednim. Wybierz dowód steczki, dokonaj nowej dedukcji. O, tego jeszcze nie miałem. Niektóre dedukcje można różnie interpretować, co skutkuje innym finałem sprawy. Wybierz interpretację, którą uważasz za prawdę. Rozwiąż wszystkie... Okej, okay. Nie, no dobra. To w takim razie, co my tutaj mamy? Uszkodzona szopa, koniec spółki, Theodore groził... No dobra, Theodore groził Paulowi i zaatakował Paula. Bardzo pragną zniszczyć karierę i zdrowie Paula, posunął się aż do nasłania na niego bandytów. Okej.
Dobra, i chyba nic innego tak naprawdę więcej nie uda nam się zrobić. Tutaj mamy wszystkie dowody zebrane. Jedyne, co nam pozostaje, to odnaleźć informacje na temat budowy tych łaźni. Pytanie tylko jeszcze dodatkowo, gdzie mamy to znaleźć? Widniała jako partner, wyjaśniła, że wspólnik Gildena w interesach pracowali razem przy projekcie w dzielnicy Old City. Old City. No dobra, no to w takim razie weźmy sobie, skoczmy do Cordona Chronicles i spróbujmy tam coś znaleźć. Cordona Chronicle. Wydaje mi się, że raczej tu niż na policji, nie? Ewentualnie jeszcze w prasie ogólnie. W sumie to mogą być niedawne wydarzenia. Bieżący rok. Zaraz, ludzie, celebryci, pospólstwo, dziennikarze. Chociaż nie wiem, celebryci to raczej nie są, nie? Wydarzenia bieżące, artykuły, ogłoszenia, nekrologii. Wydarzenia bieżące, dzielnice Old City. Niestety, nic nie znaleziono. No, Old City na pewno. Tak? Bo w dzielnicy Old City. Sekcja. Pierwsza strona. Nie, ogłoszenia. Też nie. Pierwsza strona. Też nie. No dobra, no to, a może to będą celebryci? Nie. Też nie. Też nie. Nope. No to widzę, że ewentualnie jeszcze... no chyba, że niedawne wydarzenia. Ludzi tutaj odznaczyć. Oj. Nowy wpis w pamiętniku Johna. No to fajnie nam nie okejki daje. Dzielnice w Old City. Ogłoszenia? Noż kurde, balans. Bieżący rok, niedawne wydarzenia. No jeszcze ewentualnie można było tak. No niech to dunder świśnie. Pytanie, z którego to jest roku, ale jeśli nie mamy takich informacji, to bardzo możliwe, że to jednak będzie gdzieś indziej ten materiał do znalezienia. Widniało jako partner, ale zostało wykreślone. Jeszcze tak sprawdzimy. Nope. Pracowali razem przy projekcie. Ty, no kurde, pamiętnik Johna, ja ci dam. Trzeba by było, kurczę, gdzieś chyba, że... Na przykład to może być jakaś gazeta. Taka aktualna, ale... Jeśli zostało wykreślone... U policji... A tu co jeszcze jest? A jeszcze jest ratusz miejski! Dobra, w ratuszu chyba też będą takie informacje. I... No... I faktycznie tam... O jakichkolwiek planach zagospodarowania będzie tam chyba o wiele więcej informacji. Tak, no to będziemy musieli lecieć w takim razie do ratusza. Ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Trzymajcie się na razie. Bye, bye.